Rozdział 10. Porozumienie. Wstępne zebranie można było uważać za sukces. Większość obecnych zaaprobowała koncepcję solidarności i współodpowiedzialności, jeśli nawet nie wszyscy byli zupełnie przekonani o konieczności zachowania dyskrecji, to przecież nikt nie chciałby zakłócano mu prywatne życie, by do miasteczka przyjeżdżały autokary pełne ciekawych turystów, którzy będą się gapić na wszystko, może nawet zaglądać przez okna i do mieszkań. Poza tym niezliczone osoby spragnione rozgłosu zorientowały się szybko, że miasteczko zmiękczy każdego opornego bojkotem. Gdy oszołomienie po pierwszym wstrząsie ustąpiło miejsca przekonaniu, że ster objęły sprawne dłonie, gdy niezamężne młode dziewczyny przestały się bać i zadręczać, a niektóre nawet zdawały się puszyć w poczuciu swojej ważności, i gdy atmosfera chęci współdziałania zaczęła przypominać nastrój przed dorocznym festynem kwiatów, samoistnie ukonstytuowany komitet nabrał przekonania, że skierował sprawę na właściwy tor. Do komitetu, do którego początkowo należeli Willersowie, pastor z żoną, małżonkowie Zelabi i siostra Daniels, dokooptowano Janet i mnie oraz Artura Krima jako przedstawiciela naukowców z ośrodka. Mimo niewątpliwych osiągnięć, członkowie komitetu zdawali sobie doskonale sprawę, że muszą dalej bacznie obserwować bieg wypadków i nastroje, aby nie dopuścić do powrotu konwencjonalnych uprzedzeń. Debatowali o tym na jednym z zebrań, a w podsumowaniu dyskusji Angela powiedziała: powinniśmy starać się zaszczepić tu we wszystkich poczucie koleżeństwa wobec przeciwności losu. Oczywiście nie sugeruję, że to jest przeciwność losu, gdyż o ile nam wiadomo, nie można tego tak nazwać. Jej słowa zyskały ogólną aprobatę, tylko pani Libody zdawała się wahać. Ale sądzę, że powinnyśmy być uczciwe, rzekła niepewnie. A gdy wszyscy spojrzeli na nią pytająco, mówiła dalej: to przecież jest przeciwność losu. I jeśli spotkało nas coś takiego, to chyba nie bez powodu. Musi być jakiś powód i wydaje mi się, że naszym obowiązkiem jest go wykryć. Angela spojrzała na nią ze zdziwieniem. Nie rozumiem, rzekła. Gdy takie rzeczy nagle spadają na jakieś społeczeństwo, istnieją ku temu przyczyny. Przypomnijmy sobie plagi egipskie, Sodomę i Gomorę i inne tego typu wypadki. Zapadła chwila milczenia. Zelabi poczuł, że musi uratować niezręczną sytuację. Co do mnie, zauważył, to uważam plagi egipskie za niezbyt budujący przykład niebiańskiego zastraszenia. Takie metody nazywa się obecnie polityką siły. Jeśli chodzi o Sodomę, urwał, spotkawszy spojrzenie swojej żony. Zaczął pastor, ponieważ wyraźnie oczekiwano od niego jakiegoś wyjaśnienia. Angela przyszła mu z pomocą. Proszę się tym nie przejmować, powiedziała do pani Libody. Oczywiście bezpłodność jest klasyczną formą przekleństwa, ale nie przypominam sobie, żeby kara objawiała się kiedykolwiek płodnością. To nie miałoby przecież sensu. To zależy od rodzaju płodu, odparła posępnie pastorowa. Znów zapadła niemiła cisza. Z wyjątkiem pastora wszyscy patrzyli na panią Libody. Oczy doktora Willersa poszukały spojrzenia siostry Daniels, po czym wróciły do Dory Libody, którą wcale nie krępowało, że stała się centrum ogólnego zainteresowania. Spojrzała na nas przepraszająco i rzekła: przykro mi, że spowodowałam zamieszanie. Proszę pani, zaczął doktor, przerwała mu podnosząc rękę gestem protestu. Pan jest dobry, powiedziała. Wiem, że chce mnie pan oszczędzić, ale nadszedł czas spowiedzi. Jestem grzesznicą. Gdybym 12 lat temu wydała na świat swoje dziecko, nie wydarzyłyby się wypadki, jakie tu miały miejsce. Muszę teraz odkupić swój grzech, rodząc dziecko, które nie począł mój mąż,
Przepraszam, że opowiadam wam to wszystko, ale nadszedł dzień sądu, zupełnie jak plagi. Zarumieniony i zmieszany pastor usiłował jej przerwać. Myślę, że państwo chyba wybaczą. Zaczęło się szuranie krzeseł. Siostra Daniels spokojnie podeszła do pani Libod i powiedziała coś do niej. Doktor Willers obserwował je chwilę. Potem położył dłoń na ramieniu pastora, który spoglądał na niego pytająco. To był dla niej szok, powiedział. Wcale się temu nie dziwię. Spodziewałem się tego rodzaju wypadków. Siostra Daniels odprowadzi państwa do domu i da żonie coś na uspokojenie. Zdrowy sen dobrze jej zrobi. Wstąpię do was jutro. W kilka minut później rozeszliśmy się wszyscy. Wprowadzona w życie idea Angeli Zelabi dała doskonałe wyniki. Mieszkańcy Midwich prześcigali się w aktywności społecznej i świadczeniu sobie wzajemnych przysług. Nawet najodporniejsi nie tkwili w izolacji i nie mieli czasu na rozmyślania. Pod koniec lutego doniosłem Bernardowi, że wszystko układa się dobrze, w każdym razie lepiej niż można się było początkowo spodziewać. Opisałem mu szczegółowo, co się dzieje w miasteczku. Nie mogłem jednak zdobyć żadnych informacji o nastrojach panujących w ośrodku. Albo naukowcy sądzili, że sprawa należy do kategorii tych, które zaprzysięgli osłaniać tajemnicą, albo uważali, że bezpieczniej jest postępować, jak gdyby tak było. Jedynym ich łącznikiem z miasteczkiem był nadal Arthur Krim, ale doszedłem do wniosku, że gdybym chciał uzyskać od niego jakieś informacje, musiałbym wyjawić mu oficjalną przyczynę mojego zainteresowania, więc najlepiej byłoby go skontaktować z Bernardem osobiście. Gdy zaproponowałem to Bernardowi, zgodził się i obaj panowie umówili się na spotkanie w Londynie. W drodze powrotnej Krim wstąpił do nas, aby podzielić się swymi kłopotami związanymi głównie z sekcją organizacyjną. Moi zwierzchnicy uwielbiają porządek, ubolewał. Naprawdę nie wiem, co pocznę, gdy może 6 pracownic zacznie dopominać się o urlopy, o okolicznościowe zapomogi, co przecież wprowadzi bałagan do mojej kartoteki. Nie pozostanie to również bez wpływu na nasz harmonogram pracy. Powiedziałem pułkownikowi Westcottowi, że jeśli zależy mu na zachowaniu tej sprawy w dyskrecji, trzeba zwrócić się do czynników na wyższym szczeblu. Zaaprobował mój punkt widzenia, ale za Boga nie mogę pojąć, dlaczego ten właśnie aspekt tak żywo interesuje wywiad wojskowy. Czy państwo to pojmują? Gdy dowiedzieliśmy się, że pan spotka się z pułkownikiem, spodziewaliśmy się, że raczej pan będzie mógł nas oświecić, rzekła Janet. Życie w Midwich zdawało się płynąć bez zakłóceń, ale nieco później okazało się, że było to tylko powierzchowne wrażenie. Po swym wystąpieniu na zebraniu komitetu pani Libody zaniechała działalności na rzecz utrwalenia spokoju i harmonii w miasteczku. Po kilkudniowym wypoczynku przybyła na jedno z zebrań i wszyscy sądzili, że odzyskała równowagę, gdy określiła zajście, które spowodowała jako niefortunny incydent. Jednakże w pierwszych dniach marca pastor Strain odwiózł ją do domu swoim samochodem. Wyjaśnił panu Libody, że zabrał ją z tamtejszego rynku, gdzie stojąc na przewróconej do góry dnem skrzyni wygłaszała kazanie. Kazanie? Powtórzył oszołomiony Libody. Jakie kazanie? O, niestety fantastyczne. Sądzę, że powinienem wiedzieć coś więcej. Na pewno, gdy przybędzie lekarz, zechce poznać jakieś szczegóły. A więc było to, jeśli można się tak wyrazić, kazanie pokutne. Nawoływała mieszkańców Train, aby żałowali za grzechy i błagali o przebaczenie. Mówiła też, że powinni starannie unikać kontaktów z ludnością Midwich, którą dotknęła już kara boska. Czy nie wspomniała, pod jaką postacią objawia się tutaj gniew Boży? Owszem, plagą płodności. Oczywiście wywołało to sporo sprośnych uwag. Wszystko to jest pożałowania godne, naturalnie. Gdy dowiedziałem się o stanie zdrowia pana małżonki,
sprawa stała się bardziej zrozumiała, ale nie mniej przygnębiająca. Oto doktor Willers. W tydzień później pani Libody zaczęła wygłaszać przemówienie pod pomnikiem ofiar wojny w Midwich. Na to wystąpienie przybrała coś w rodzaju włosienicy, była bosa, głowę posypała popiołem. Na szczęście o tej porze na placyku znajdowało się niewiele osób i gdy wypowiedziała kilka zdań, pani Brandt udało się zabrać ją do domu. Wiadomości o tym wydarzeniu oczywiście szybko rozeszły się po miasteczku. Nikt się nie dziwił, gdy doktor Willers polecił umieścić pastorową w szpitalu. W połowie marca Ferlin i Alan przyjechali z pierwszą wizytą do Midwich. W oczekiwaniu na zwolnienie Alana z wojska Ferlin zamieszkała w małej szkockiej mieścinie. Angela nie chciała zakłócać jej spokoju informacjami z Midwich, więc teraz należało przedstawić młodej parze sytuację. Alan słuchał z rosnącym niepokojem. Ferlin nie przerywała, od czasu do czasu przelotnie spoglądając na męża. Wiecie, rzekła wreszcie, przez cały czas miałam wrażenie, że to coś niesamowitego. Jakie to straszne. Co za cios dla Alana. Więc to było zniewolenie, coś niezależnego od nas, coś ohydnego. Czy to może być powód do rozwodu? Czy chcesz się ze mną rozwieść, Alanie? Zelabi patrzył na córkę, zmrużywszy lekko oczy. Alan wziął jej ręce w swoje dłonie. Myślę, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać, rzekł. Kochanie, powiedziała Ferlin, patrząc na niego przeciągle. Potem poprosiła Angelę o wyjaśnienie kilku szczegółów i po upływie pół godziny obie wyszły z domu. To naprawdę straszne, wybuchnął Alan, ledwie zatrzasnęły się za nimi wyjściowe drzwi. Jedyne, co mogę powiedzieć, że zaobserwowaliśmy, iż wstrząs mija dość szybko. Dla nas, mężczyzn, najbardziej przykre jest tu naruszenie naszych uprzedzeń. Jeśli chodzi o kobiety, to stanowi tylko pierwszą trudność, jaką muszą pokonać. Alan potrząsnął głową. To straszny cios dla Ferlin. Tak samo jak dla Angeli, dodał pospiesznie. Oczywiście Ferlin nie uświadamia sobie jeszcze pełnego znaczenia sytuacji. To wymaga czasu. Mój drogi chłopcze, jako małżonek Ferlin masz prawo mieć o niej własną opinię, ale nie wolno ci jej nie doceniać. Jeśli zachowała się przed chwilą tak spokojnie, to dlatego, że nie chce, abyś się o nią martwił. Przygnębiony mężczyzna jest zawadą. Jedyne, co możesz zrobić, to zamaskować swą troskę i spokojnie czekać na dalszy bieg wypadków. Musisz być mocny, jak filar, na którym ona może się oprzeć. Nie możesz sobie wyobrazić tego potoku przypowieści starych kobiet, opowiadań o nadprzyrodzonych znakach, wróżb cyganek i innych koszałków, opałków, który zalewa Midwich. Staliśmy się skarbnicą dla badacza folkloru. Czy wiesz, że w obecnej sytuacji niebezpieczne jest przejść w piątek przez bramę cmentarną, ubrać się w coś zielonego, to samobójstwo. Spożywanie makowca dowodzi lekkomyślności. Upuszczenie noża lub widelca ostrzem w dół zwiastuje narodziny chłopca. Alan uprzejmie zapytał teścia o jego działalność pisarską. Zelabi westchnął smutno. Mam dostarczyć wydawcy całość do końca przyszłego miesiąca, ale napisałem dopiero 3 rozdziały. W tych warunkach człowiek nie może się skupić. Najbardziej dziwi mnie, że udało się zachować to w tajemnicy, rzekł Alan. Nie dałbym wiary, że to możliwe. Ja też w to nie wierzyłem i dziwię się nadal. To jakby odwrócony sens bajki o nagim królu. Prawda zbyt wielka, aby móc w nią uwierzyć. W Opli i w Stucz opowiada się o nas brzydkie rzeczy, choć nikt tam nie zna prawdziwej skali tutejszych wydarzeń. Powiadają, że urządziliśmy tu jakieś orgie. W każdym razie usuwają się z drogi, by nie otrzeć się o nas na ulicy. Warto zaznaczyć, że nikt z naszych mieszkańców nie dał się sprowokować. Jak to?
o kilometr stąd, nie wiedzą, co się tu stało? – spytał Alan z niedowierzaniem. – Raczej nie chcą w to uwierzyć. Jestem pewien, że usłyszeli o wszystkim dość dokładnie, ale wolą wierzyć, że to wymysł, który ma zamaskować coś bardziej naturalnego, ale hańbiącego. Uglers ma słuszność, utrzymując, że prości ludzie posiadają instynkt samoobrony, który chroni ich od dawania posłuchu niepokojącym pogłoskom. Chyba, że ukażą się w prasie. Ogromna większość tego rodzaju osób święcie wierzy gazetom. Przez 2 tygodnie po naszej pierwszej naradzie z mieszkańcami Midwich u niektórych występowały stresy. Znalazło się kilku opornych małżonków, ale złagodnili, gdy wybiliśmy im z głowy przypuszczenie, że chcieliśmy ich oszukać i gdy przekonali się, że inni mężczyźni znaleźli się w tej samej sytuacji. Zerwane stosunki między pannami Latterly i Lamp nawiązały się ponownie po kilku dniach i panna Lamp jest teraz otoczona czułą opieką graniczącą z tyranią. Przez pewien czas najoporniejsza była Tilly. Musiałeś kiedyś widzieć Tilly Fresham. Wiesz, bryczesy, wcięta kurtka, golf pod samą brodę. Ugania się to tu, to tam, wedle kaprysu swoich 3 ogarów. Otóż Tilly przez pewien czas protestowała, gwałtownie twierdząc, że nie sprzeciwiałaby się tak bardzo, gdyby lubiła dzieci, ale ponieważ woli szczeniaki, sytuacja jest dla niej szczególnie przykra. Ale teraz, choć niechętnie, poddała się. Na zakończenie Zelabi opowiedział anegdotkę o pannie Ogle, którą z trudem udało się odwieść od dokonania pierwszej wpłaty na najpiękniejszy dziecinny wózek, jaki można było znaleźć w Train.